Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Nagrywam prosto z akcji, bo jestem w piwnicy i mam zamiar skończyć te dwa największe pomieszczenia, czyli te pomieszczenie i tą tutaj oto klatkę wejściową. Tutaj jest już dana gładź na tą ścianę, na sufit delikatnie gładź i na wejście do piwnicy, z tego względu, że najwięcej widać, a w tym miejscu już była gładź położona na tym wejściu, o tako, że tak powiem. No i tutaj była jednak różnica. Te wejście było obklejone płytami, tutaj było troszeczkę gładzi położone, było gładko, a tutaj już był tynk, więc stwierdziliśmy, że tutaj będzie lepiej, jak położy się gładź, tym bardziej, że jeszcze troszeczkę mieliśmy, to tylko te dwie ścianki, jedna warstwa delikatnie i będziemy tutaj tylko gruntować, malować. Tak samo w tamtym miejscu pod schodami będziemy tylko już gruntować, malować. Ja jeszcze oczywiście to wszystko ze ścian poskrobię i będzie gotowe. Jak widzicie, wszystko już powynosiłem z tego pomieszczenia. Wszystko jest już tam, w tamtym pomieszczeniu. I zrobi się tutaj naprawdę dużo miejsca. Jak już będzie wszystko pomalowane, poukładane, półki będą na swoim miejscu, to będzie naprawdę dużo przestrzeni. Tak samo już mierzyłem w tym miejscu, że zmieści mi się jedna taka półka, więc jedną taką półkę wstawię w to miejsce i różne takie graty z budowy postaram się tam umieścić. Tylko nie wiem, czy ona wytrzyma ta półka, bo jednak jeden worek waży 25 kg. Ona chyba ma udźwig 20 kg na jeden poziom. No to zobaczymy. Coś muszę wymyślić, żeby te wszystkie worki nie leżały na ziemi. No dobra, nie przedłużając, zaczynamy tą nierówną walkę. Ja się bardzo cieszę, bo chciałbym to skończyć już, chciałbym mieć z głowy już tą piwnicę i tutaj sobie po prostu normalnie móc przychodzić w kapciach, że tak powiem. Jak wszystko ładnie posprzątaliśmy już w tamtych pomieszczeniach i w tym drugim pomieszczeniu, to o wiele lepiej się korzystało z tej piwnicy. Nic nie chrupało pod nogami, bo tu zawsze coś leciało z tej ściany. O, słyszycie? Zawsze coś leciało z tej ściany, zawsze był jakiś kurz, brud na podłodze. A teraz już będzie wszystko gotowe, będą ładne półeczki poukładane i będzie swoboda i dużo miejsca. W tym miejscu jeszcze prawdopodobnie będziemy dwie warstwy płytek dawać, znaczy dwa rzędy płytek dawać. Taki mam plan, bo tutaj na ten kawałek na miejsce do ćwiczeń mi wystarczy, jest w zupełności, nawet być może za dużo, bo nie potrzebuję tego miejsca nie wiadomo ile tutaj. No dobra, więc zabieram się do roboty, działamy. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Muszę jeszcze wykończyć te wejście od komina, bo tutaj jest jeszcze drzwiczki będą rewizyjne oczywiście. Ja tego komina nie używam, no ale trzeba to zrobić. Mam kratkę taką specjalną do tego, więc muszę ją zamontować, obrobić i dopiero będzie gotowy komin tak naprawdę. Bo tu mam jeszcze taką zakładkę, to się wkłada i tutaj drzwiczkami się zamyka. Więc działam z tym jeszcze najpierw, bo jak już mam robić piwnicę, no to trzeba to wszystko zrobić. Tak samo ta kratka, żeby już tutaj była. O, zobaczcie, no. Dobra, działam, muszę to wyciąć, zamontować, obrobić, żeby się trzymało. No i wykułem w koło i zamocowałem na wkręty. Oczywiście tam są kołki wywiercone, wkręt dany i teraz tylko to obrobić jakimś może gipsem albo tynkiem gipsowym czy coś takiego i będzie cacy. Trzyma się tak jak trzeba. Już przynajmniej wiatr nie będzie wiał z tego komina jak otworzę, więc dobra robota. No i obrobiłem ten komin na pierwszy raz. Poczekam aż wyschnie, no to pewnie troszeczkę potrwa, bo gruba warstwa jest i pociągnę jeszcze raz coś i będzie bardzo fajnie to wyglądać i nic nie będzie już leżeć, że tak powiem, na podłodze, tylko już jest wszystko na swoim miejscu. W tym miejscu tak samo, jest już poskrobane z sufitów. Zobaczcie, co wymyśliłem do skrobania sufitów, bo nie chce mi się chodzić po drabinie i łatwiej tak oczywiście, tak? Chodzi mi o to, że skrobię te wszystkie kleje, które pozostały na ścianie, a nie na suficie. Więc po prostu sobie tak przyczepiłem. Miałem troszeczkę tego skrobania i jeszcze z tamtej strony będę musiał skrobać, więc sobie takie coś zrobiłem. No i może troszeczkę sufity jeszcze tym poskrobię. Takie o grubsze rzeczy tylko, nic więcej tam nie będę robił. Takie o rzeczy tylko poskrobię i będzie gotowe podgruntowanie.
tym miejscu już jest gładź położona, tu już nawet przyszlifowana, można gruntować i malować, a tutaj tak samo jutro będziemy to już malować. A dzisiaj gruntowanie, może jeszcze, jeżeli to podeschnie, i działamy, działamy, troszeczkę zejdzie. W tym miejscu też przykleiłem płytę, bo była goła ściana, więc płytę GK przykleiłem, wygląda to lepiej, więc tutaj już jest płyta położona, tutaj jest gładko i będę miał taką wnękę, nie będę tego zamurowywał w ten sposób, czyli zabudowywał, jakaś wnęka na wędki czy na coś tam sobie tutaj będzie. I mamy kolejny dzień, wczoraj już nic nie nagrywałem, było już tutaj dość ciemno, ja już byłem troszeczkę zmęczony, bo od rana do 18 chciałem to wszystko pokończyć i udało się, jest wszystko zagruntowane, wszystkie pomieszczenia są już zagruntowane, więc dzisiaj pozostało praktycznie tylko malowanie. Troszeczkę tutaj zabezpieczyłem podłogę, ale mam jeszcze jedną folię, to może ją rozłożę, żeby sięgła też na tamto miejsce, chociaż tutaj nie wydaje mi się, że muszę zabezpieczać, no bo to jest podłoga, tutaj coś będzie przecież położone na to. Trochę się obawiam, że w tym miejscu nie doschło, ale przecież też maluje się mokrym na mokre, więc myślę, że nic się nie stanie, jeszcze troszeczkę to poprawimy z rana, troszeczkę się zagruntuje i będziemy malować. To znaczy ja będę, a mój pomocnik będzie malował wałkiem te wejście, które też w sumie jest już zagruntowane. Tutaj jest już gładź przyszlifowana, muszę zobaczyć, gładź jest przyszlifowana, jest zagruntowane, w tym miejscu jest gładź, tutaj jest gładź, bo tutaj jest wejście, tutaj jest troszeczkę gładzi, a reszta w tym miejscu są tynki. No i ja jeszcze muszę te drzwi zabezpieczyć i biorę się też za malowanie. Chcę to dzisiaj wszystko pomalować, bo już nie mam zbytnio wolnego czasu na to, żeby się zajmować tą piwnicą. W tym miejscu już nawet wszystkiego nie wynosiłem. Zobaczcie, jest tego mnóstwo tutaj, jakieś kamienie, jest jeszcze tynk silikonowy, zewnętrzny, płytki i gdybym miał to wszystko wynosić, no to trochę bym się nanosił, więc postanowiłem, że tak to zrobię, odsunąłem, to podłogę jeszcze przykryję i tutaj spokojnie dojdę pistoletem do malowania, więc nie będę musiał tego nosić w koło i tą ścianę oczywiście tak samo. No więc co, zabieramy się do roboty, będziemy działać. Co jeszcze ciekawego miałem wam powiedzieć? A, no właśnie, a mianowicie, że był porządek i nie ma porządku, no niestety. I podłoga tak samo u Fajdolona, więc znowu czeka mnie mycie w tym pomieszczeniu i prawdopodobnie tam w kotłowni czeka mnie to samo, czyli ponowne mycie podłogi, no ale już się poświęcę, bo to jest ostatnie miejsce, w którym musimy pomalować, ostatnie miejsce, w którym są jakieś prace. W tym roku oczywiście, bo nie wiem, czy oglądaliście poprzednie materiały, w tym miejscu nie mam zamiaru nic w tym roku robić, więc to dopiero w przyszłym roku będziemy tutaj działać sobie na spokojnie. Tu już się nie śpieszy, jak już będzie wszystko tutaj pomalowane, to będzie miejsce na wszystkie szpargały, duperele i tak dalej. No dobra, zabieramy się do roboty, bo czeka nas jeszcze ciężki dzień, chociaż malowanie to najbardziej przyjemna z tego wszystkiego, bo już wszystko jest zabezpieczone. To podchodzę, tylko podłączę kompresor i lecimy z tematem. Wszystko już przygotowane, pistolet przygotowany, sprężarka gotowa. Tak jak poprzednio ustawiłem na 3 bary, no i ściągnąłem tutaj tą rolkę z przewodem, bo z garażu mogłaby nie wystarczyć, a tutaj będzie ok, nie będę wtedy musiał biegać i tak dalej, więc ściągnąłem tą rolkę, ją się łatwo ściąga, jest na taki zatrzask tylko i możemy ją ściągnąć, zniosłem ją tutaj. Sprężarka już naładowana, tylko jeszcze to ciśnienie trzeba zmniejszyć i będzie można malować. 3 bary ustawione, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj drzwi już też zabezpieczone, tutaj też taśmą wszystko przymocowałem. No i kupiłem taką niebieską taśmę, bo ta biała to jest jednak dziadowska, się do niczego nie daje, a ta jest elegancka, fajnie się klei. Okno też już zabezpieczone, a może wyłączę na razie, bo będzie to wszystko słychać. Okno też już zabezpieczone, więc zaczynam tutaj te ściany lecieć. A no i jeszcze tutaj muszę folię położyć i do roboty. A tu farba, jaką kupiłem, to jest Decoro, niby taka, takie widzicie, czerwone opakowanie, 11 litrów. Pani powiedziała, że jest bardzo dobra, a była niedroga w porównaniu z tym, co ta poprzednia. Poprzednia kosztowała
320 za 10 litrów, a tutaj za 9 litrów, sorry. A tutaj za 11 litrów chyba zapłaciłem 160 zł, więc się zdecydowałem. No dobra, mieszadło. I malowanie. Już jeden raz wszystko jest pomalowane, łącznie z sufitem i z tym oto tutaj, że tak powiem, wejściem. Wszystko jest na jeden raz już pomalowane. Nie robiłem timelapsów, dlatego że po poprzednim nagrywaniu, jak tutaj malowałem, to nie mogłem domyć kamery przez dwa dni. Więc teraz sobie darowałem i po prostu pokazuję wam, jak jest w tym momencie. No sufit tak samo, troszeczkę gorzej niż ściany. Ale to była pierwsza warstwa, druga myślę, że przykryje wszystko i będzie z głowy robota. Bardzo się cieszę, bo już się nie mogę doczekać, że to będzie skończone i będzie tak wszystko fajnie, wszystko na swoim miejscu. Jeszcze tylko czekam mycie płytek, bo to wiadomo, tutaj to w ogóle nie zakryliśmy, bo nie było już czym, więc tutaj będzie mycie na pewno mocniejsze, no ale tutaj wałkiem było malowane, to aż tyle nie pospadało. A ta farba jest taka, że gorąca woda i to wszystko ładnie schodzi. No dobra, bierzemy się za drugą warstwę, a później wam pokażę jeszcze kilka rzeczy, które będę robił. Pomalowane, druga warstwa, wygląda fajnie, ale najpierw wszystko ładnie posprzątam, bo zobaczcie, jest kupa syfu. I tutaj tak samo oczywiście. Więc najpierw posprzątam, doprowadzę się do porządku, a później podsumujemy to malowanie. Powiem wam, jak mi się malowało, bo oczywiście farby mi zabrakło, to musiałem kupić inną i tamta była lepsza, pokażę wam jaka. Zapraszam za chwilę. No i robota skończona. Nie wszystko jeszcze umyte z tego względu, że już było późno, a plamy jednak były dość uciążliwe do zmywania. Moja Ania to wszystko zmywała z podłogi i męczyła się troszeczkę. No niestety ta biała taśma, ta żółta, w sumie biała, żółta, taka żółta taśma, co jest do oklejania, ona zawsze odpuszczała. Gdy ja na przykład chciałem malować pistoletem, to podmuch wiatru, strumień wiatru, który był skierowany na tą taśmę, sprawił, że ona się odlepiała i wszystko, co było tą białą taśmą, tą żółtą taśmą oklejone i tą brązową, taką zwykłą, wszystko odpadało. Tylko ta niebieska, którą wam wcześniej pokazywałem, trzymała się i taką polecam kupować do takiego malowania, żebyście nie musieli myć tej podłogi, no bo tutaj jeszcze zobaczcie, tu jest jeszcze troszeczkę dwie płytki, trzy do mycia. No ale to idzie troszeczkę słabo. No dobra, już pokazuję, jak to wyszło i przechodzimy do podsumowania. No i tak to wygląda, wszystko jest bialutko. Tam już troszeczkę rzeczy poprzenosiłem, wszystko było zakurzone, ale ogólnie w pomieszczeniu jest bialutko, fajnie. No i płytki ładnie umyte. Dziękuję kochanie za to, że mi to umyłaś. Tutaj oczywiście jeszcze nie pomyte, zobaczcie, wszystko się znowu zakurzyło i te wszystkie rzeczy będę musiał wycierać i przenosić z powrotem tutaj do pomieszczenia. No ale ogólnie jestem zadowolony, już jest fajnie, tutaj też już jest wszystko pościągane. Brakuje jeszcze drzwi tam, one leżą w tamtym pomieszczeniu, ja je założę i mam jeszcze listwę maskującą, gdzieś ona na taką szerokość jest i w koło tutaj tych drzwi ładnie zamaskujemy, tam tak samo. Wszystko pomalowane. No ale najładniej oczywiście wyszło tutaj, gdzie jest gładź. Przy schodach, zobaczcie. Tu wyszło najładniej. Tak samo sufit i te ścianki. Zobaczcie jeszcze raz. O. Ładnie odcięte. I wyszło naprawdę fajnie. Więc piwnica jest już praktycznie skończona. Pozostało mycie i to jedno pomieszczenie, które będziemy robić w przyszłym roku. Ale najważniejsze, że nie będzie się już podłoga brudziła. Farba, słuchajcie. Tamtej farby mi zabrakło. Ogólnie poszło tutaj 30 litrów. Ja najpierw kupiłem 20, ale mi oczywiście się skończyła. I pojechałem do sklepu, kupiłem taką farbę za 108 zł. To jest Tikkurila. Kupiłem ją w Obi, 10 litrów, 108 zł. I ona była rzadka. Powiem wam, że ta rzadka farba i ten pistolet o wiele lepiej ze sobą współgrały, że tak powiem.
O wiele lepiej mi się malowało tą rzadką farbą. Poprzednie farby też delikatnie rozcieńczałem, ale nie było to, ale i tak nie była ona tak bardzo rzadka jak ta farba. I tą farbą bardzo fajnie mi się malowało. Więc niepotrzebnie wydawałem wtedy nawet chyba 160 zł za tamtą 11-litrową. Gdybym wiedział, to kupiłbym od razu 3 takie farby. W tej samej cenie miałbym już 3 takie farby i wszystko fajnie bym tutaj pomalował. I nie trzeba by było ładować się w koszta. No wiadomo, sufit nie wyszedł idealnie, no bo tutaj są nierówności, gdzieś pewnie nieprzykryte, ale gdybym jeszcze raz to malował, trzeci raz, to już w ogóle byłoby elegancko. Także no ja jestem bardzo zadowolony, jest dużo jaśniej w tym pomieszczeniu. No i mam nadzieję, że to malowanie wystarczy mi na kilka ładnych lat. Nie będę się śpieszył z ponownym malowaniem tej piwnicy. Pisali mi niektórzy w komentarzach, że nie powinienem nagrywać takich filmów z malowania takim pistoletem, bo sobie ludzie pomyślą, że wystarczy taki pistolet i można malować. Ja słuchajcie, powiedziałem pod moim materiałem, że wydaje mi się, że ten pistolet do domu się nie nada. No ale co, mam nie nagrywać filmów, bo ktoś sobie coś pomyśli? No bez przesady. Ja mówię, malowałem tym pistoletem w piwnicy i jest ok. W domu, jak ktoś się uprze, może jakiś sprawny malarz da radę też pomalować w domu takim pistoletem. Tym bardziej, że jak jest rzadka farba i delikatniej damy powietrze, to fajnie to natryskuje. Więc można by było się pokusić, jeżeli ktoś chce. No ale ja nie polecam. Polecam kupić lepszy pistolet, jeżeli ktoś do domu chce i takim oto malować pistoletem. Znaczy lepszym pistoletem malować. No i dobra, to tyle, więc część domową mamy praktycznie zakończoną. Pozostanie nam tylko ogród, zabawa w ogrodzie w tym roku i nie mogę się już tego doczekać, że będę miał w końcu trawnik przed domem i jakieś drzewka. Dlatego zapraszam do subskrypcji, zapraszam do śledzenia mnie i do zobaczenia w filmach z ogrodu. Na razie, cześć!